Hejka, z tej strony Duo Infinity. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was tutorial na siłówkę. Siłówka jest spektakularnym, ale bardzo złożonym elementem, który wymaga od nas wysoko rozwiniętej gibkości. Dzisiaj w kilku prostych krokach pokażemy Wam, jak wykonać siłówkę ze skłonu, jak i z poziomki. Pamiętajcie o tym, aby zacząć przygodę z tym elementem, należy dobrze stać na rękach. Filmiki na ten temat znajdziecie na naszym kanale. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zostawić dzwoneczek i łapka w górę. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku znajdziecie ćwiczenia przygotowawcze do siłówki z poziomki, siłówki ze skłonu, ćwiczenia mobilizująco-rozciągające, progresję tego ćwiczenia oraz najczęściej występujące błędy. Najprościej technikę siłówki możemy opisać poprzez przejście przez dwa skłony i w odpowiednim momencie jak najbliżej ciała przez rozkrok dochodzimy do stania na rękach. Kiedy zaczynacie swoją przygodę z siłówką z poziomki, zachęcamy do tego, abyście schodzili do niej ze skłonu podpartego. Wtedy sprawi to, że będziecie od razu na rękach i nie będziecie odpadać na tył. Pierwszą fazą jest poziomka, czyli nasz pierwszy skłon. Drugą fazą będzie podniesienie bioder przez rozkrok do skłonu. Trzecią fazą jest przeniesienie nóg rozkrokiem do stania na rękach i włożenie barków. Drugim krokiem są ćwiczenia mobilizująco-rozciągające na biodra. Dzięki nim łatwiej Wam będzie pociągnąć siłówkę ze skłonu, jak i z poziomki. Wskazówki odnośnie barków znajdziecie na naszym poprzednim filmiku. Siad rozkroczny z ugiętymi nogami. Przenosimy ciężar ciała na jedną i drugą stronę. Teraz siad płotkarski. Wykonujemy skłon do nogi wyprostowanej, do środka i do nogi zakrocznej. Pamiętajcie, aby ćwiczenia wykonywać na jedną i drugą nogę i starać się pępkiem dotknąć do nóg, a nie klatką piersiową, żeby utrzymywać neutralne krzywizny kręgosłupa. W uniku podpartym, przodem, rozciągamy grupę przywodzącą w stawie biodrowym na jedną i drugą nogę. Możemy sobie pomóc łokciem. Ok, teraz imitacja przejścia przez płotki. Nogę pierwszą atakującą prostujemy i stawiamy daleko. Nogę zakroczną zgiętą odwodzimy i następnie szybko przyciągamy do klatki piersiowej. W leżeniu tyłem dosuwamy się biodrami do ściany, stopy złączone i odwodzimy biodra. Możemy sobie pomóc łokciami. Kolejnym krokiem będą ćwiczenia wzmacniające ogólną siłę w siłówce, które pozwolą Wam na wzrost Waszej siły, poprawienie zakresu ruchomości w stawach oraz poznanie prawidłowej techniki w siłówce. Rękami opieramy się o ścianę, głową patrzymy na stopy, nogi przenosimy przez rozkrok do leżenia przewrotnego. To ćwiczenie wzmocni nasze mięśnie i pozwoli nauczyć się poprawnego ruchu w dojściu do stania na rękach siłą. Z leżenia podnosimy się do podporu przodem, łokcie ustawiamy delikatnie na boki, aby zaangażować mocniej barki. Z leżenia przodem staramy się podsunąć nasze nogi jak najbliżej rąk, wzmacniając mięśnie brzucha i barków. Nieco trudniejsze ćwiczenie dla zaawansowanych, zwiz na drabinkach i podnosimy nogi przez rozkrok. Kolejne ćwiczenie, które nas uczy prawidłowego ruchu w siłówce i utrudniona wersja poprzedniego ćwiczenia ze złączonymi nogami. W skłonie przodem ustawiamy nogi jak najbliżej rąk i przenosimy ciężar ciała z nóg na ręce. I ćwiczenie na piłce, z podporu przodem przenosimy nasze biodra nad ręce. Kolejnym krokiem są ćwiczenia przygotowawcze do siłówki, które pomogą Wam w wykonaniu tego elementu. W skłonie przodem wchodzimy stopami na palce i wychylamy barki delikatnie w przód. Podobne ćwiczenie do poprzedniego, ale trochę podnosimy stopy przez podniesienie bioder w górę i stawiamy nasze stopy przed rękami.
To samo ćwiczenie w ruchu bez cofania nóg do pozycji wyjściowej. W skłonie przodem podnosimy delikatnie biodra w górę, tak że stopy nie dotykają ziemi. Staramy się utrzymać równowagę. Z podwyższenia staramy się przenieść nogi przez rozkrok do stania na rękach. Ułatwienie pełnej formy dojścia do stania na rękach siłą ze skłonu. I tu już widzimy pełną wersję ćwiczenia. Możemy utrudnić element, kiedy nie schodzimy na stopy, cały czas będąc na rękach. Tylko delikatnie dotykamy stopami ziemi. Ćwiczenie do dojścia siłą do stania na rękach. Z poziomki, z siadu klęcznego przez podniesienie bioder w górę schodzimy do poziomki. I z leżenia przodem przez rozkrok wchodzimy do skłonu. To samo ćwiczenie z lekkim oderwaniem stóp od ziemi. Teraz wykonujemy już pełną wersję z leżenia przodem przez rozkrok, przechodzimy do skłonu i do stania na rękach w rozkroku. Świetne ćwiczenie poprawiające technikę. Gumę układamy na szyi i stopach, z poziomki wchodzimy przez podniesienie bioder do stania na rękach. Pozwala nam to poznać dokładny ruch siłówki. To samo na przedramionach. Próbujemy na przedramionach wykonać pełną siłówkę. To ćwiczenie mega wzmacnia nasze mięśnie brzucha i pomaga rozwinąć równowagę. Prawie pełna wersja ćwiczenia. Z poziomki wchodzimy do skłonu, zatrzymujemy się na chwilę i przez rozkrok do stania na rękach tak samo schodzimy w dół. Utrudnienie ćwiczenia możemy wykonać przez siłówkę z poziomki o prostych nogach. Teraz pokażemy Wam najczęściej występujące błędy. Sprawdźcie na sobie, może któryś z nich popełniacie i dlatego macie problemy z wykonaniem tego elementu. Zbyt mocne wychylenie barków do przodu. Nasze nogi przy siłówce nie są blisko rąk. Nasze łokcie nie są wprostowane w trakcie ciągnięcia siłówki. Nie ciągniemy ze skłonu nóg rozkrokiem. Siłówka o prostych nogach do stania na rękach. Siłówka spojona. Siłówka z szpagatu podłużnego. Siłówka z szpagatu poprzecznego. Mamy nadzieję, że dotrwaliście z nami do końca filmiku i pokazane przez nas dzisiaj ćwiczenia pomogą Wam w poprawie techniki dojścia siłą do stania na rękach. Teraz na koniec mamy dla Was challenge, ile jesteście w stanie pociągnąć siłówek z poziomki. Wysyłajcie filmiki na nasz Instagram, a może zobaczycie się w relacji. Zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie lajka i piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na następnym filmiku.